Przed nami kolejny mecz z Koszalin, tym razem z Rosą Radą. Spotykamy się dzisiaj na konferencji przedmeczowej. Kilka słów o naszym zespole oraz o przeciwniku przedstawi trener Zety Nałucz. Dzień dobry, witam. Może pierwsze musimy powiedzieć, że oczekujemy, jak mówiliśmy wcześniej, że teraz te cztery mecze, które gramy, każdy jest dla nas najważniejszy, bardzo ważny. Teraz mamy Rosję, która bardzo jest bardzo groźnym przeciwnikiem z tej pozycji, bo grają dużo improwizują i wszyscy zawodnicy rzucają za chipu obok kładamca, ale grają taką koszykówkę z pięciu zawodników na obwodzie i dużo improwizacji mają w grę, także po prostu jeżeli my wejdziemy na mecz bardzo koncentrowani, z bardzo mocną i agresywną obroną, to wtedy możemy mieć problemy. Bo Rosja zawsze lubi grać bardzo szybko, długo, dużo biegania i jako dużo improwizacji, nie mają takich ustawionych zagrywki i gry, którą mogliśmy zobaczyć. Rzucają ponad 40% rzutu udają za chipą. Także oczekuje nas bardzo trudny, ciężki mecz. Musimy być podsprowani i wyjść na ten mecz z bardzo mocną i agresywną obroną. I tylko przez obronę możemy widzieć i wyjść na mecz. Czy są jakieś pytania? Chodzi nam o wysokich zawodników, no bo ten mecz z Asseco, wyśmienita gra na desce atakowanej, bardzo dużo zbiórek, bardzo dużo punktów, drugiej szansy. Jak to będzie z graczami wysokimi? Na razie Rosa też nie gra za bardzo pod koszem, a mają Adamsa i JJ Montgomery, którzy grają tak powiedzmy po tablicy. Myślę, że nasi wysoki teraz Leo i Rafał dają radę, żeby zatrzymać tych zawodników, a z drugiej strony też myślę, że jesteśmy tutaj do przodu trochę. Myślę, że większe umiejętności mają nasi silni zawodnicy, że tu też spróbujmy zagrać trochę więcej na podkoszem, żeby zdobywali lekkie punkty. Oprócz Harisa, zdrowie pozostałych graczy? Pozostali wszyscy zdrowi. Jedynie tylko jeszcze Alex Franklin, nie wiadomo jeszcze, bo nie dostał jeszcze papiery i teraz badania medyczne musi przejść, żeby pamiętajmy, że go wczoraj miał się rozstrzygnąć sprawa Franklina i właśnie jak to sytuacja. No czekamy na odpowiedź lekarza, bo był na te badania lekarskie na rezonansy i czekamy odpowiedź lekarza, co lekarz powie. I czy tylko kwestia kontuzji i ewentualnie urazu, czy też kwestia papieru tutaj chodziła? I papieru jeśli na przykład pozycji, gdyby się nie udało zarejestrować tego zawodnika, czy Adidas będzie szukać kolejnego na tą pozycję? Tak.